Dziewięcioletnia nowenna przed jubileuszem odkupienia. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Już kiedyś dzieliłem się z Wami tą moim pragnieniem, żeby była dziewięcioletnia nowenna przed świętem odkupienia, przed jubileuszem dwutysiąclecia od odkupienia, czyli śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Był wielki jubileusz narodzenia Pana Jezusa, 2000 rok. A teraz w 2033 będzie jubileusz dwutysiąclecia od tych pamiętnych wydarzeń, które były najważniejszymi wydarzeniami dla całego wszechświata. I otóż spełniło się moje marzenie, bo biskupi zebrani na konferencji episkopatu uradzili to i wysłali taką informację dla każdej parafii, dla każdej diecezji do odczytania, żeby duszpasterze wiedzieli o tym i ogłosili tę nowennę dziewięcioletnią. I przeczytam Wam teraz fragmenty tego listu, który został wysłany. Celem wielkiej dziewięcioletniej nowenny przed jubileuszem dwutysiąclecia naszego odkupienia jest odrodzenie i umocnienie wiary w polskim narodzie w obliczu gwałtownie postępujących procesów laicyzacyjnych, jak również dziękczynienia oraz uwielbienia Boga Trójcy Świętej Jedynego za ten ogrom Jego miłosierdzia. Wielka nowenna, którą rozpoczynamy tegoroczną celebracją Wigilii Paschalnej, trwać będzie przez kolejne 9 lat, a jej obchody koncentrować się będą przede wszystkim wokół corocznego Triduum Paschalnego, uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego i zesłania Ducha Świętego, a także uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I dalej biskupi piszą: polecamy, aby duszpasterze w ramach corocznych celebracji Triduum Paschalnego, uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego, zesłania Ducha Świętego, a także uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata, szczególnie w homiliach wyjaśniali wiernym znaczenie i doniosłość dzieła odkupienia, przypominali o zbliżającym się jubileuszu dwutysiąclecia, a także zachęcali do wdzięczności i uwielbienia w te zbawcze dary. I dalej biskupi usilnie zachęcają, aby zwłaszcza w ramach działalności różnych rodzajów wspólnot religijnych i ruchów działających w parafiach organizować spotkania modlitewne połączone z katechezą na temat dzieła odkupienia. I drodzy, i teraz przed nami jest wielkie zadanie, przed każdym z Was, którzy tego słuchacie, aby po pierwsze już w tym roku zacząć, czyli kiedy będziecie przychodzić na uroczystości Triduum Paschalnego, kiedy będziecie adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w ciemnicy, czy to w grobie, czy potem świętowali zmartwychwstanie Pana Jezusa, potem zesłanie Ducha Świętego, jakiś sposób szczególny te intencje mieli na sercu, że to jest jeszcze 9 lat do wielkiego jubileuszu i przez te 9 lat chcemy jak najwięcej ludzi przyciągnąć i zachęcić do tego, aby poznali zbawcze dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa, żeby wszyscy poznali, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas, że żyje, że posłał nam Ducha Świętego i żebyśmy zmobilizowali się, szczególnie tak jak piszą biskupi, w obliczu tej wielkiej laicyzacji, porzucenia Boga, żebyśmy się zmobilizowali i głosili. Dlatego sami o tym myślcie, dzielcie się z waszymi bliskimi, domownikami, przyjaciółmi we wspólnotach, ale też przypominajcie o tym i dzielcie się o tym z waszymi duszpasterzami. Mówcie i pytajcie, jak oni to myślą o tym, jak oni to planują. Może wielu z nich może jakby przeoczyło te informacje, może nie wzięła sobie tego dobrze do serca, ale kiedy wy pójdziecie, będziecie z nimi rozmawiać też w takich zwyczajnych, prostych rozmowach, będziecie o tym mówić i kiedy zobaczą, że wam na tym bardzo zależy, to wtedy i oni się będą coraz bardziej mobilizować. I do tego was wszystkich zachęcam. Zachęcam was też, żebyśmy te 9 lat przeżyli w sposób szczególny z Matką Bożą. Maria była przy tych wydarzeniach. Była przy śmierci Pana Jezusa.
Wiemy, że na pewno Jezus się też pokazał Matce Bożej przy zmartwychwstaniu, chociaż tego nie zanotowały Ewangelie, ale nie mogło być inaczej, żeby nie przyszedł do tej, którą tak bardzo kochał. I też Maria była z apostołami, kiedy oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, kiedy się modliła i też uczestniczyła w tym pierwszym głoszeniu, czyli pierwszej ewangelizacji. Dlatego też weźmy ją sobie jako sposób szczególny, jako taką patronkę tego czasu, 9 lat i razem z nią przeżywajmy. I zacznijmy od tych świąt. Niech te święta będą przy boku Matki Bożej. Postawmy się jak Jan. To Jan był z Maryją pod krzyżem, stał z nią pod krzyżem. Jan był przy tym, jak Jezusa składali do grobu. Jan pierwszy też był przy grobie Pana Jezusa. Jan razem z Marią modlił się i z resztą apostołów. Także bądźmy jak ten święty Jan apostoł z Maryją pod krzyżem i przy zmartwychwstaniu i bądźmy też przy zesłaniu Ducha Świętego. Także zachęcam was do tego. Myślę, że biskupi jeszcze będą dalej wyjaśniać nam to, będą dalej to rozwijać, kontynuować. Ważne, żeśmy zaczęli i to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz chcę was pobłogosławić na te święta, żebyście dobrze przeżyli te Triduum Paschalne. Te 3 dni, jutro jest Wielki Czwartek, pozdrówcie waszych duszpasterzy. Powiedzcie im przy życzeniach też o tym, o tej nowennie. I potem w piątek bądźcie przy adoracji krzyża. I bądźcie też na Wigilii Paschalnej. Ta Wigilia Paschalna jest najważniejszym świętem w roku. Dlatego was szczególnie zachęcam, żebyście byli na tych uroczystościach i zachęcali też innych, żeby kościoły nasze były pełne w te dni. I także przy zmartwychwstaniu. I pamiętajcie też, że w piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia i jest święto Miłosierdzia. Też to uwzględnimy. I na te Triduum chcę was pobłogosławić. Pan z wami, niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.